nie pamiętam który rok, w Teatrze Leśnym miał zagrać zespół Sektor L4, który nie wiem dlaczego wtedy nie zagrał. A Mikołaj z Wojtkiem Mazolewskim byli wtedy na próbie akustycznej i po prostu podeszli do nas, powiedzieli, no słuchajcie, zespół nie przyjechał, wy jesteście, może coś zrobimy razem. Więc to był jakiś taki pierwszy krótki moment, który gdzieś tam się złapaliśmy świadomościowo, a potem przy okazji Świata Mało Znanego w 2011 roku już Mikołaj został zaproszony na warsztaty muzyczne, które były w Łaźni. No i potem już to wszystko się potoczyło. Takie zagadnienie, że jak się gra i w ogóle coś się robi, to że to się komuś przeszkadza, że się kogoś terroryzuje. I teraz generalnie chodzi o jakąś taką umowę między publicznością a tym, kto wykonuje muzykę w danym momencie, albo sztukę, albo jakikolwiek tak zwany performance, że teraz umawiamy się na taką sytuację, że będziemy się nawzajem terroryzować. Państwo jako słuchacze będzie terroryzować nas, bo będziecie Państwo wymagać, ale za to my będziemy mieli pełne prawo do terroru, czyli damy sobie wszystko, będziemy jakby operowali wszystkimi emocjami, będziemy starali się Państwa doprowadzić do płaczu, będziemy Państwa się starali doprowadzić do radości, do śmiechu, a też do przerażenia. I na tym generalnie polega sztuka. Na jakimkolwiek wymiarze mogłaby być, jest to zawsze oparte relacji i na relacji z ludźmi, zawsze na zderzeniu emocji, historii i tam tararara, tarara, dalej nie pójdę, bo będę się wymądrzał. Zjedliście coś, nie? Dobra, słucham. Ja jadłem. Czy widzieliśmy? Zjedliście coś. A, ja zjadłem. No. Jeżeli chodzi o same przedmioty, na które gra Raymond Pope, to nie jest specjalnie, butelka od saksofonu niewiele się różni. Można powiedzieć, że jest przezroczysta i że saksofon został skonstruowany do grania, butelka bardziej do picia. Ale to jest taka umowa, tak naprawdę, na którą się ludzie tam gdzieś w jakimś momencie umówili. I ja sam dotychczas jakby komponując muzykę, chociaż do filmów posługuję się różnego rodzaju przedmiotami codziennego użytku. I dla mnie to nie jest obce. Natomiast to, co jest dla mnie najbardziej interesuje, powiem wprost, to właściwie to jest praca z ludźmi, którzy mają bardzo świadomą, moim zdaniem, bardzo świadome poczucie ograniczenia, takiej limitacji wewnętrznej. Ograniczenia w takim sensie, że ja powiem tak, sam poczułem się z nim jak w domu. Grumi, nie wiem, czy jest jakaś alternatywa tutaj, na kapelę Jack. Ta. Chwileczkę. No i ten z gitarką ten, ale to damy radę. Tak, Volunteers in Retrospection. No ale to mamy tak już zrobione śmiesznie. Urwał następnemu rureczki, czy macie? Ja tu siebie wezmę. Masz Miriam pałeczkę do tego? Ja pałkę mam. Pałkę masz, a wibraton gdzie masz? Tutaj masz. Zjadł na obiad. Zjadłeś na obiad. No to musisz teraz go jakoś odzyskać. No nie. Nie wiem jak to zrobić. Grupa numer 1, rączki w górkę. Tak jest. Grupa numer 2. Grupa numer 3. Fantastic. Dobra, to jedziemy, nie?
Dopiero się zorientowałem, bo to coś się takiego stało, że przestałem czuć różnicę, ale też przestałem czuć jakąkolwiek barierę. I to przede wszystkim barierę we mnie. Jak przestałem się przejmować swoją limitacją. No, to jest bardzo ciekawe, ale oczywiście musiałbym pewno zawędrować w zbyt głębokie takie szczegóły dotyczące mnie samego. I tego nie chciałbym zdradzać za bardzo, bo to są moje prywatne sprawy. Natomiast dużo się nauczyłem i szczególnie wykorzystuję to do takiego codziennego życia, a też do grania naprawdę z dużymi gwiazdami. Mieliśmy gości w naszych projektach, naprawdę z bardzo różnych, no, można być z najwyższych półek takich muzycznych i wszyscy pozostali głęboko poruszeni, a też mogą mówić o dużym doświadczeniu. Także, a druga strona jest taka, że wszyscy moi koledzy muzycy naprawdę profesjonalni, to nie jest dobre słowo, ale naprawdę prawdziwi artyści są zmiażdżeni remontem pop. Siłą, wyrazem, a też głębokim profesjonalizmem. Profesjo, jednak nie lubię tego słowa. Larson. Mam nadzieję, że stroimy. No, zacznijmy. Zobaczymy. Mamy radę. Zagrać z nami? Cokolwiek. Dobra. Wszystko. To zagrajmy, słuchajcie, Szybki, straszny dąb. Szybki, straszny dąb. Tak? Okej. Okay. Hasło, co dzieje się w trasie, zostaje w trasie, więc tam może kilka rzeczy powinno zostać między nami, ale tak naprawdę to też mieliśmy takie poczucie wewnątrz zespołu, że to jest coś, co
No nie wyobrażaliśmy sobie, że coś takiego w ogóle się wydarzy. Jak Zeb, który był tutaj 3 lata temu przed naszym wjazdem na Australii, zaprosił nas wstępnie, to ja potraktowałem to jako taka kurtuazyjna, taka po prostu grzeczne zaproszenie, że okej, fajnie było, zapraszam do Australii, ale myślałem, okej, no dziękuję. Ale potem rzeczywiście okazało się, że to stowarzyszenie z Australii zrobiło mnóstwo, wykonało mnóstwo pracy, żebyśmy tam się znaleźli, więc takiego no to marzenie się zaczęło spełniać. Potem było mnóstwo pracy ze strony zespołu, żeby to w ogóle mogło się wydarzyć, bo to była długa praca, zanim się w ogóle znaleźliśmy w Australii. No i mam wrażenie, że zespół, no fantastyczna przygoda pod każdym względem, i muzycznym, i też takiego, o czym mówił Mikołaj, profesjonalizmu bycia na scenie, to myślę, że Remont Pomp naprawdę stanął na świetnie się sprawdził w trasie, mimo że często byliśmy w busie powiedzmy cały dzień, zjedliśmy obiad powiedzmy 15 minut przed koncertem, ale wchodziliśmy i naprawdę czułem, że to były zawsze dobre koncerty i wszystko zespół z siebie dawał zawsze. Myślę, że ogromne też przygody, jeżeli chodzi o wspólne relacje, pomimo barier językowych i emocjonalnie naprawdę też świetne historie, które się wydarzyły pomiędzy uczestnikami. Tam był też zespół Tralala Blip i uczestnicy zespołu The Bridge, więc tam naprawdę iskrzyło bardzo między nimi. Pomijam oczywiście fakt, że wyjechaliśmy w lutym, gdzie tutaj była pogoda taka, a nie inna, tam była zupełnie inna pogoda, to też robiło wrażenie, więc to no, było fantastycznie ze strony zespołu. Grałem na bębnach, więc tej skóry trzeba było trochę tam załatwić. Nie wspomnij. Nie? Nie. Dobra. Zobaczymy w Sejnach, zobaczymy, jak to będzie. W Sejnach, nie wiem, czy nie będzie skóry. Ty pokażesz skórę? Nie, pokażę tylko w bębę. To co, jadzi? Jedziemy. Jestem pełen, za każdym razem zresztą, jestem pełen uznania dla całego Remontu Pomp, że potrafi tak dużo, tak długo i tak nieprawdopodobnie sumiennie pracować i tak wytrwale przy temperaturze 36 stopni na przykład. I to jest niebywałe. Właśnie dokładnie tak, że tyle godzin, tyle kilometrów, bo Australia to nie jest województwo, to nawet nie jest. To nie jest nawet kraj, to jest kontynent. I kilometry były tak nieobliczalne właściwie, że to się wszystko działo tak długo i było tak strasznie gorąco i tak się lało po nas, a z drugiej strony ta muzyka była gdzieś na pierwszym miejscu i ona była taka poruszona krajobrazem i poruszona ludźmi. Ona była poruszona tym Atlantykiem takim niebywałym, przepraszam, Pacyfikiem i tymi wszystkimi meduzami, tymi pająkami potwornej wielkości, tymi nietoperzami, tym całą dziczą animalną i dziczą ludzką. Ludzie są tacy trochę inni, tacy są bardziej tacy straszni i w ogóle tacy bardzo inni od Europejczyków i ten angielski też jest taki jakiś bardziej niezrozumiały i wszystko jest takie cudownie dziwne.
trzeba było się do tego przyzwyczaić, ale to był też taki kopniak inspiracji niesłychany dla nas, że nagle zobaczyliśmy wszystko takie. Nie bać się grać, nie bać się i robić to, nie bać się, ale jak się bać, to się nie bać. I to wszystko. I serce. Myślę, że każdy pomimo swoich ograniczeń ma ogromne możliwości wewnętrzne, po prostu trzeba je wykopać. No i się nie bać to zrobić. Nie bać się, a jak się bać, to pokonywać. Tak.